Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Chciałbym skorzystać z okazji i podziękować wszystkim mieszkańcom za dokonanie wyboru odnośnie wczorajszego referendum. Bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie, za ten właśnie wybór, za taką decyzję. Jednocześnie dla mnie jest to duże wyzwanie. Po 3 latach kadencji Państwo dokonaliście podsumowania, dokonaliście wyboru. Czuję się bardzo z jednej strony wdzięczny, a z drugiej zobowiązany i ten rok do końca kadencji na pewno spędzę na intensywnej, ciężkiej pracy na rzecz miasta. Nie wiem, czy Państwo chcecie zapytać, czy macie jakieś uwagi? Tak, Panie Prezydencie, chciałbym zapytać o ten wynik, bo jest niecałe 5 tysięcy osób na tak. Jak Pan to ocenia? Bo rzecznik czy pełnomocnik Maciej Grupa powiedział, że to nie jest porażka i tak naprawdę daje do myślenia Panu. To daje do myślenia Panu, czy wręcz przeciwnie? Jest to wąska grupa mieszkańców. Jak to Pan ocenia? Ja sobie cenię i szanuję głos każdego mieszkańca. Ja nie będę oceniał, czy 4800 głosów to jest dużo czy mało dla pana Krupy, ale na pewno referendum jest takim momentem, że trzeba się zatrzymać i zastanowić nad tym, co się zrobiło dobrze, co się zrobiło źle. Na pewno w tej grupie osób, które poszły zagłosować za moim odwołaniem, byli mieszkańcy, którzy chcieli skorzystać z tego prawdziwego narzędzia, jakim jest referendum, narzędzia samorządności, demokracji i z głęboką uwagą i skupieniem analizuję ich uwagi, ale jestem też przekonany, że w tej grupie byli ludzie, którzy poszli za głosem partii politycznych, bo jasno już teraz możemy powiedzieć, że to nie było referendum obywatelskie, samorządowe, tylko na pewno było to referendum polityczne, co świadczy postawa posła, za tym stały 3 duże partie, ale na pewno z uwagą słucham każdego głosu i będę się starał pracować jeszcze lepiej, jeżeli to możliwe, jeżeli jakieś błędy popełniłem, na pewno postaram się poprawić i za nie przepraszam. Jestem też pewien, że część ludzi, która wzięła udział w referendum, to jest wyraz niezadowolenia za reorganizację sieci szkół, za to, że czasem nie mogliśmy, nie wiem, przyznać mieszkania, bo się nie spełniało kryteriów określonych przepisami. Czasem musieliśmy odmówić, czy prezydent miasta jako organ podatkowy umorzenia podatków. Mam też świadomość, że cokolwiek by się nie zrobiło, nie da się spełnić oczekiwań wszystkich. Ale na pewno jest to taki moment, że trzeba dokonać podsumowania i mimo tego, że cała kampania referendalna odbiegała daleko od takich zasad demokracji, w ostatnim etapie została sprowadzona do poziomu toalety, ale na pewno głęboko analizuję te wszystkie uwagi, jakie padły z ust mieszkańców. Czy już Pan podliczył, ile Pan wydał na kampanię? Nie, nie jeszcze, Panie Redaktorze. Panie Prezydencie, dzisiaj informacją z dnia, którą przytoczyły niektóre media lokalne, jest dymisja wiceprezydent Wystawskiej Bąk. Pan mógłby nam wyjaśnić, po pierwsze, czy to rzeczywiście informacja prawdziwa, po drugie, jakie były przyczyny? W piątek przed referendum spotkaliśmy się z panem prezydentem Ramsem i z panią Ewą Stawską Bąk. Tak jak wcześniej postanowiliśmy, gdyby referendum się udało, Tomasz Wantuła nie jest prezydentem miasta i pan Paweł Rams i pani Ewa Stawska-Bąk to są ludzie, których ja powołałem i wcześniej umówiliśmy się, że jeżeli referendum się uda, odchodzimy razem. Ale na pewno też jest tak, jak pan redaktor zauważył, że trzeba się mocno wsłuchać w głos mieszkańców. Znaczna część uwag, która dotyczyła mojej pracy, dotykała sfery utrzymania czystości, dróg, chodników, prowadzenia inwestycji. Na pewno ten głos nie może zostać pominięty i dalsza decyzja, kto będzie obsadzał to stanowisko, myślę, zapadnie w niedługim okresie czasu. Czyli co było powodem, gdyby był pan tak jak powiedziałem. Wsłuchuję się w głos mieszkańców,
znaczna część uwag dotyczyła właśnie tej sfery działalności. Jest to rzeczywiście trudna sfera, trudno połączyć prawo samorządowe, prawo, które obowiązuje w Polsce, z prowadzeniem inwestycji. Uwagi mieszkańców są dla mnie bardzo cenne i nie mogę przejść obojętny nad nimi, więc myślę, że do końca tego miesiąca będziemy znali nazwisko drugiego wiceprezydenta. Czyli ja to tak odbieram, pani wiceprezydent nie radziła sobie na tym stanowisku. A to pan to powiedział. Proszę powiedzieć, wiele uwag, które my odbieramy wcześniej i również teraz, dotyczą oświaty, a pan wiceprezydent Rams pełni nadal to stanowisko. Oczywiście, bo pan prezydent Rams pełni to stanowisko już długi okres czasu, wywiązuje się dobrze z obowiązków, a uwagi dotyczyły reorganizacji oświaty, którą przeprowadzaliśmy razem z Radą Miasta. I myślę, że całe odium, jakiekolwiek uwagi powinny spaść na mnie. Mieszkańcy wczoraj ocenili, ta reforma na pewno była konieczna. Oczywiście te osoby, których bezpośrednio dotknęła, myślę o wąskiej grupie nauczycieli. Myślę też o rodzicach, których dzieci musiały zmienić szkołę. Teraz już mogę powiedzieć, że na szczęście, czy no tak, taki był zamiar, taki był plan, te dzieci nie odczuły za bardzo zmiany szkoły, a można teraz powiedzieć z perspektywy czasu, że bardzo sobie chwalą. Myślę o tej szkole numer 14, gdzie nie było sali gimnastycznej, gdzie ona nie była doinwestowana. Dzieci w dużej mierze chodzą do szkoły numer 5 i mam informacje i od rodziców, i od dzieci, nauczycieli, że dzieci są zadowolone, a to jest najważniejsze, bo w tej całej zawierusze politycznej, całej otoczce związanej z reorganizacją sieci szkół, najważniejsze są dzieci i dobrze, żeby to nam nie umknęło. Czy pan poinformował panią wiceprezydent o powodach decyzji, bo w rozmowie z Radnym Opole powiedziała, że nie. Nie znam treści rozmowy z Radnym. To ja panu mówię. Mówi, że nikt nie poinformował o tym, że sekretarz miasta wręczył dziś odwołanie. Piątek. Czy pan mówił o tym, przedstawił? Ale oczywiście w piątek rozmawialiśmy i z panem prezydentem Ramsem, i z panią Stawską-Bąk. Czy pani wiceprezydent będzie jedyną osobą, która po referendum zostanie rozliczona? Ale nikt nie mówi o rozliczeniach. My mówimy o tym, żeby się wsłuchać w głos mieszkańców i cokolwiek by nie mówić o samej kampanii, o upolitycznieniu referendum, o sprowadzeniu do takiego niskiego poziomu całej kampanii, nikt nie mówi o rozliczaniu pani prezydent. Mówimy o tym, że słuchając głosu mieszkańców, trzeba się zastanowić i spróbować nieco nową formułę wprowadzić w tym pionie i tyle. Ja mam dwa pytania, panie prezydencie. Pierwsze, czy może pan podać jakieś przykłady niekompetencji pani byłej już wiceprezydenta? Drugie pytanie dotyczy, wracam do sprawy referendum, wśród komentarzy, już kiedy znaliśmy wyniki referendum, pojawiły się m.in. na portalach społecznościowych takie opinie, że spora część osób bała się pójść referendum. Chciałbym, żeby pan to skomentował, panie prezydencie. Czy pan też spotkał się z takimi opiniami, że ktoś mógł się bać pójść do referendum? Nie spotkałem się. Jeżeli ktoś o czymś takim wie, no to sam potrafi ocenić powody, dla których się bał, a jeżeli są jakieś formalne powody, to myślę, że trzeba zareagować i wykonać naturalne i oczywiste i określone prawem ruchy. Jeszcze pani wiceprezydent, przykład niekompetencji. Ale ja nie powiedziałem ani razu o niekompetencji pani prezydent. Ja powiedziałem o tym, że w każdym tego typu przypadku, kiedy dochodzi do oceny w trakcie trwania kadencji, trzeba się zatrzymać, głęboko zastanowić na tym, co mieszkańcy mówią i spróbować zrealizować te postulaty, które są słuszne. To jak pan ocenia ten rok pracy pani wiceprezydent? Ja jeszcze nie oceniam tej pracy. Ja na razie oceniam to, co do mnie mówią mieszkańcy. Na pewno jest tak, że przykładem to jest na przykład rząd polski. Pan premier zamierza, że tak powiem, dokonać pewnych zmian. Jest to naturalne. Ja się wsłuchuję naprawdę z głęboką uwagą w głos mieszkańców i będę starał się te takie dobre postulaty, te słuszne uwagi zrealizować. Prezydent miasta nie pracuje sam. Prezydent miasta wykonuje zadania określone ustawą poprzez jednostki gminne, poprzez wydziały. Tam pracują ludzie i myślę, że po głębokiej analizie pewne zmiany się dokonają.
To w jakim obszarze uwagi do Pana jeszcze docierają? Co to znaczy jeszcze docierają? No, mówi Pan, że odbiera Pan uwagi od mieszkańców. Chciałbym poznać, w jakim jeszcze obszarze oprócz? Myślę, że jeżeli Pan brał czynny udział w całej kampanii, to pomimo tego, że ona naprawdę przekroczyła granicę dobrego smaku, to pewne rzeczy trzeba przeanalizować, wyciągnąć z nich wnioski i tak się stanie. Myślę, że pewne zmiany będą, jeżeli tylko będą, że tak powiem, gotowe Państwo i mieszkańcy usłyszeć o nich niezwłocznie. Panie Przewodniczący, czy to prawda, że Pani Wachowicz wygrała konkurs na dyrektora Miejskiego Urzędu Oświaty i Wychowania? Jeśli tak, czy w związku z tym będą konieczne poszukiwania nowego skarbnika? Jak Państwo wiecie, skarbnikiem miasta jest Pani Joanna Hariasz. Więc nie... zastępowana była przez Pani... Tak, Pani Ewa Kral pełni nadal funkcję zastępcy skarbnika miasta, ale prawdą jest, że wygrała konkurs na dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania i ten konkurs został rozstrzygnięty, a pani Ewa Kral obejmie swoje stanowisko z dniem 1 stycznia 2014 roku. Czyli nadal będzie pracować nad projektem budżetu? Tak, dlatego że pani Hariasz jest nieobecna. A propos projektu budżetu, czy ten projekt budżetu jest już gotowy na przyszły rok? Tak, jest już gotowy, to jest prowizorium. Następnie będzie przedstawione radnym, komisją będzie procedowany. Będziemy całą procedurę przeprowadzali. Frekwencja w referendum. Pan spodziewał się mniej więcej tego, że ta frekwencja taka będzie, jaką się okazała? No i w jakich okolicznościach wczoraj Pan jakby oczekiwał na to, na wyniki oficjalne podane przez komisję, przez szefa Komisji Miejskiej Wyborczej, bo wiem, że ona nie było w urzędzie. Byłem w domu. Trudno było mi oszacować, jakie mogą być wyniki referendum, dlatego że było to pierwsze referendum w Kędzierzynie-Koźlu, więc no, nikt z nas nie miał doświadczenia. Na pewno głęboko wierzyłem w to, że mieszkańcy dokonają oceny. Dokonają oceny nie tylko mojej pracy, ale też będą potrafili ocenić argumenty, które przedstawiał komitet referendalny. Przecież po drodze wiele się wydarzyło. Ja miałem zarzuty ze strony komitetu referendalnego, na przykład o łamaniu prawa. Są wyroki Sądu Okręgowego w Opolu, z tego co wiem, niewykonane ani przez komitet referendalny, ani przez pana Zachowskiego. I myślę, że mieszkańcy dokonali oceny. Chcę też powiedzieć, że wydarzyła się chyba równie ważna rzecz, a może ważniejsza. Myślę, że mieszkańcy są zmęczeni upolitycznieniem i kiedy doszło do takiego może starcia wszystkich partii politycznych, mieszkańcy wybrali, że mają dosyć polityki, oni chcą pracy. To na pewno nie oznacza, że wszystkie moje poczynania są w oczach mieszkańców dobre. Tak jak powiedziałem, na pewno, tak jak każdy człowiek, popełniam błędy, postaram się więcej ich nie popełniać. Będę się starał uważnie słuchać każdego głosu mieszkańców, ale to naprawdę jest ważny dzień dla miasta. Mieszkańcy pokazali, że mają dosyć polityki. To można powiedzieć, to był wybór niezależności, a partii politycznych. Po drugiej stronie stały wszystkie trzy duże partie. A zamierza Pan coś zrobić z faktem niewykonania wyroku, o którym Pan wspomniał, tych dwóch wyroków Sądu Administracyjnego w Ostatni? Zarzucano mi, że ja nie wykonuję postanowień sądu, wyroków sądu, co jest nieprawdą. I myślę sobie, że obydwie strony obowiązują te same zasady, żyjemy w państwie prawa i bardzo bym chciał, żeby prawomocne orzeczenia sądu zostały wykonane. Pan redaktor był uprzejmy zapytać mnie o koszty kampanii referendalnej z mojej strony. Ja nie muszę ich pokazywać, ale je pokażę, jak tylko uzyskam wszystkie faktury. I myślę, że tak samo Państwo zapytacie o zasady finansowania i wszystkie finanse Komitetu Referendalnego. W przypadku referendum magia liczb może być złudna, ponieważ za tym, żeby odwołać Pana, było kilka tysięcy, a za tym, żeby Pan został, było niecałe 200 osób. Więc chyba dobrze byłoby wyjaśnić same zasady referendum, bo jak sądzę, zagłosowali również ci,
którzy mimo iż nie poszli do urn wyborczych, zostali w domu. Tak jest, panie redaktorze. Od samego początku i nie tylko w Kędzierzynie Koźlu, ale myślę, że w całej Polsce, we wszystkich miejscowościach, gdzie w tej kadencji odbywały się referenda, a było ich grubo ponad 100, wszyscy włodarze gmin starali się wytłumaczyć, jaki jest mechanizm referendum. On nie jest porównywalny z, mogę powiedzieć, normalnymi wyborami, kiedy dokonujemy wyboru pomiędzy jednym kandydatem, drugim, a kolejnym. Tutaj wyboru dokonuje się wcześniej. Dokonuje się go w domu, decydując, czy iść, czy nie iść, bo głównym kryterium rozstrzygającym jest frekwencja. Przykładem takim sztandarowym jest Warszawa. Poszli tylko ci, którzy chcieli odwołać, a ci sprzyjający pozostali w domu. I myślę, na to, że Kędzierzyn Koźle poszedł śladem stolicy? Nie, być może tak, ale na pewno ten wybór został dokonany przez mieszkańców, bo chcę podkreślić, naprawdę mamy mądrych i świadomych mieszkańców i ten wybór został dokonany. I akurat w przypadku referendum nie trzeba go dokonywać przy urnie. On się dokonał wcześniej, przy podjęciu decyzji, czy pójdę, czy nie pójdę. Panie prezydencie, a propos niewykonywania przez pana wyroków w sądzie, czy panu zarzuca, od kilku miesięcy próbuje pan przekonać Radę Miasta do podjęcia uchwały oświatowej ponownie, tak żeby legalnie wszystko było zgodnie ze stanem faktycznym. Te uchwały nie zapadają. Chciałem zapytać, czy dalej będzie pan szedł tą drogą, czy jakieś inne rozwiązania tego problemu przewidują? Chciałbym przypomnieć, że mamy taką oto sytuację, że formalnie szkoły istnieją, praktycznie nie funkcjonują. I to jest sytuacja patowa. Prawo polskie nie przewiduje odwracalnej drogi do likwidacji szkół, bo według oceny kilku prawników i nie tylko pracujących w Urzędzie Miasta, ale też prawników spoza Urzędu Miasta, jedyną drogą legalną, niosącą jeszcze większych komplikacji, jest ponowna likwidacja formalnie istniejących szkół, a praktycznie nieistniejących. Ja rozumiem, że temat szkół jest nośny medialnie, że można go używać jako argumentu w takiej walce politycznej, ale myślę, że po tym referendum jest czas pomyśleć tak naprawdę o tym, co jest dobre dla gminy. Od lat wiadomo, że jest niż demograficzny, że tą decyzję można była podjąć kilka lat temu, być może w bardziej miękki sposób, czyli wygaszania szkół nie została podjęta, bo pewnie była trudna, jest niepopularna i za to się płaci. Ja tą cenę zapłaciłem i uważam, że ta likwidacja szkół po prostu jest konieczna, zwłaszcza, że to są już, myślę o szkole numer 14, jest to pusty obiekt i tutaj już nie ma co się handryczyć i pokazywać, kto jest lepszym politykiem, kto bardziej dba o miasto. Referendum się wczoraj odbyło, mieszkańcy ocenili, a teraz czas naprawdę rzetelnie pracować na rzecz miasta i myślę, że nikt nie ma wątpliwości, zresztą pan radny Kopeć kilka tygodni temu wypowiedział się, że tak, on chce usiąść, porozmawiać o likwidacji szkół. Więc myślę, że sprawa walki politycznej zakończyła się wczoraj, a my mamy rok ciężkiej pracy na rzecz gminy. Jednym z tych elementów pracy jest podjęcie decyzji już formalnej tylko o likwidacji tych szkół. Ja złożyłem wezwanie do Rady Miasta, bo taka procedura jest przewidziana w prawie polskim. Czekam na reakcję Rady Miasta, ale mam nadzieję, że nie będzie potrzebna ta procedura i mam nadzieję, że na najbliższej sesji radni wspólnie podejmą dobrą dla gminy decyzję. Jeszcze jedno pytanie natury politycznej. To referendum zdaniem wielu obserwatorów wzmocniło pana. Spowodowało, że pan pokazał swoją aktywność. Udało się panu kilka rzeczy sygnalizować w tym czasie i dobrze je rozegrać, że tak powiem, propagandowo, w tego słowa znaczeniu. Chciałem pana zapytać, czy rzeczywiście czuje się pan teraz mocniejszy niż przed tym referendum? Na pewno taki wynik dodaje wiary, że to, co się robiło, miało sens. Podkreślam, mam świadomość, że jestem zwykłym człowiekiem i zdarza się popełniać błędy, ale generalnie w ocenie mieszkańców to wszystko jest dla mnie znakiem, że te wszystkie działania były dobre. Czy silniejszy?
Nie chciałbym tego tak oceniać. Na pewno jest trudny rok przed nami, dużo rzeczy się będzie finalizowało. Budżet jest dosyć trudny, zwłaszcza, że będą już nas obowiązywały te wskaźniki określone w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych. Nie zastanawiałem się, czy to wzmacnia, czy nie, ale na pewno jest tak, że mieszkańcy pokazali, że nie chcą polityki na szczeblu samorządu. Dołączyliśmy do ponad 70 miast w Polsce, gdzie włodarzami są niezależni prezydenci, bo mieszkańcy uznali, że ta dziura w drodze nie jest problemem Platformy Obywatelskiej, SLD czy PiS, ona jest problemem miasta i naszym zadaniem jest usiąść przy wspólnym stole, mieć różne zdania i spierać się, ale ostatecznie wydyskutować konsensus i działać na rzecz miasta. Chciałem zapytać o hospicjum. Czy spotkał się pan z dyrektorem szpitala i czy ten konkurs został ogłoszony? Konkurs został ogłoszony. Miałem okazję rozmawiać z panem dyrektorem szpitala. Pan dyrektor chce przeanalizować wszystko pod względem ekonomicznym, formalno-prawnym. Jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie w niedalekiej przyszłości, a konkurs jest ogłoszony. Jeszcze chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana redaktora wcześniejszej. To nie jest tak, że wszystkie działania, które przed referendum znalazły swój finał, pomyślny finał i to wszystko wynika z referendum, bo nie da się w ciągu miesiąca czy dwóch znaleźć inwestora. Nie da się w ciągu miesiąca czy dwóch wyremontować budynku, który od powodzi w 1997 roku stał wolny. Nie da się wielu, wielu rzeczy. Po prostu tak jest, że pierwsze decyzje trudne na początku kadencji trzeba podejmować, a trzeci, czwarty rok ciężkiej pracy po prostu owocuje. Nie da się widmem referendum przyspieszyć wielu rzeczy, bo one po prostu muszą trwać. Chciałem zapytać jeszcze o tak zwane mieszkania dla młodych przed 30 rokiem życia. Minęło troszeczkę czasu. Czy już są firmy, instytucje, które zgłaszają się do pana z chęcią takiego? Formalnie jeszcze nie ma takich zgłoszeń, ale wiemy już z rozmów z przedsiębiorcami, że będą korzystali. Jednym z takich przykładów, o których wcześniej wspomniałem, jest ten inwestor, który z nami podpisał już list intencyjny na budowę pierwszej fabryki i na pewno prezes tej firmy, że będzie się zwracał do gminy o 2 lub 3 mieszkania, w zależności od tego, jakich specjalistów uda mu się pozyskać. Firma Polmak, chciałem o nią zapytać, jeszcze przy okazji wyprowadziła się z Kędzierzyna-Koźla. Pan wiceprezydent Rams podczas sesji mówił o tym, że sprawdzi powody. Ja odpowiem, ale te powody są znane, bo firma Polmak nie wyprowadziła się ostatnio i nie z powodu referendum, tylko wyprowadziła się chyba ponad rok temu. Jeżeli dobrze pamiętam, to na łamach Nowej Trybuny Opolskiej prezes czy właściciel jasno powiedział, jaki jest powód. Gmina Kędzierzyn-Koźle nie była wtedy partnerem, dlatego że nasza strefa ekonomiczna nie była po prostu uzbrojona. Trudno rozmawiać z konkretnym inwestorem o zainwestowaniu grubych milionów. My mówimy o kwotach nie 10 milionów, tylko to czasem są i setki milionów. I trudno rozmawiać na partnerskich zasadach z inwestorem, który przyjeżdżając na nasze pole południowe widzi, że ono jest niegotowe, jest nieuzbrojone. Teraz gmina ma potężne dofinansowanie, co nie zdarzało się w historii gminy, przeznaczone na uzbrojenie i to pole za te pieniądze będzie tak uzbrojone we wszystko, co potrzebne, łącznie ze światłowodem. Rozmawiamy już o konkretnej fabryce pod konkretnego inwestora. Mam nadzieję, że słowa pana prezesa Skwarko zrealizują się do końca roku, pojawią się kolejni inwestorzy i na to wszystko wskazuje. Więc teraz jesteśmy partnerem do tego, aby rozmawiać z inwestorem. Firma Polmak wyniosła się tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie byliśmy gotowi na przyjęcie tego typu działalności. Panie prezydencie, a propos poszukiwań nowego wiceprezydenta. Czy ponownie zamierza pan sięgnąć po kandydata niezależnego jakby spoza świata polityki, czy też być może te poszukiwania spróbuje pan wykorzystać do znalezienia być może jakiegoś koalicjanta politycznego w Radzie Miasta? No i zapytam jeszcze o jedno nazwisko, które po tym, jak ta informacja dzisiaj obiega media, prawda, o odejściu pani wiceprezydent się pojawiło gdzieś tam w nieoficjalnych spekulacjach a propos tego przyszłego kandydata, prawda, na to stanowisko. Mówicie o panu Arturze Widłaku. Czy pan taką kandydaturę w ogóle rozważa? Szczerze powiem, że nie. A odnośnie poszukiwania kandydata, to musi być fachowiec. Jak państwo już zauważyliście,
To jest akurat przywilej bycia prezydentem niezależnym, że mogę rozmawiać z każdym, bez znaczenia z jakiej opcji politycznej, byleby ten człowiek chciał pracować na rzecz gminy i żeby był fachowcem. Więc tutaj nie będzie mowy o tym, żeby szukać polityka, tylko trzeba poszukać kogoś, kto ma doświadczenie, bo to jest niezwykle trudna działka. Pragnę przypomnieć, że finalizujemy dosyć nowoczesne rozwiązania inwestycyjno-finansowe i tutaj naprawdę potrzeba na fachowca. A co do pana Artura Widłaka, nie rozważałem takiej kandydatury. Szkoda, że się nie da sklonować Brigidy Kolendy-Ładoś. Dlaczego? Taki jak ona by się przydał na to stanowisko. Ale na które, panie redaktorze? Na stanowisko pani zastępcy prezydenta, która odchodzi. Pani Kolenda Łabuś była wiceprezydentem? I tak jest dobrze. Panie prezydencie, ja chciałem wrócić do kampanii wyborczej i do tych wątpliwości o to, czy pracownicy urzędu nie mogli się bać. Jeszcze przed referendum otrzymałem elektroniczną drogą taki sygnał, no, że niektórzy pracownicy mogą się bać, ponieważ informacja anonimowego źródła wynikało, że zakupił pan w trakcie kadencji bardzo drogi sprzęt posłuchowy, który kosztował kilkanaście tysięcy. No i chciałem zapytać, czy pan zakupił taki sprzęt i czy był on używany? Nie zakupiłem takiego sprzętu. Przepraszam bardzo. Przepraszam za nieprofesjonalne zachowanie. Szanowni Państwo, wybaczcie. Nie, to jest bardzo poważna sprawa. To jest poważna sprawa. Oczywiście, że jest to poważna sprawa, dlatego z całą powagą stwierdzam, że nie zakupiłem takiego sprzętu, więc nie zakupiłem go, nie posiadam go, w związku z tym nie mogę go wykorzystać i nie mogłem go wykorzystać. Jeżeli pan redaktor ma ślad w formie elektronicznej, jak pan powiedział, to ja myślę, że pan wie, co trzeba z tym zrobić i oczekuję, że pan to niezwłocznie zrobi. To znaczy, co trzeba zrobić? Spełni swój oczywiście, ale pan powiedział, że dostał pan informację od pracowników Urzędu Miasta, że czują się, czy czuli się zastraszani. Więc jeżeli pan ma taki dokument potwierdzony drogą elektroniczną, to ja oczekuję niezwłocznie, że pan wykona swój ruch, a jak nie, to ja wykonam ten ruch. Panie prezydencie, ja właśnie wykonuję. Pana pytam, czy no to super. Został zakupiony i czy pan o tym wiedział. Czy ja bym taką informację w trybie uzasadniania informacji? Może pan dostać, proszę złożyć wniosek. Jednocześnie stwierdzam teraz tutaj z pełną świadomością, nie wydałem żadnych poleceń i nie kupiliśmy sprzętu do podsłuchu. Ale jeżeli pan ma takie informacje, to cieszę się, że pan wykonał swoją powinność i przekazał to pan odpowiednim instytucjom. No, takie rzeczy się zdarzają. W szpitalu mieliśmy podobną sytuację. A szpital zakupił sprzęt do podsłuchu? Nie, to była informacja, że taki podsłuch miał być zainstalowany. To po wejściu pana dyrektora Majchera, to jest... Panie prezydencie, ale czy materiały wybuchowe też zostały zakupione może na jakąś... Nie, znaczy, szanowni państwo, to znaczy, ja myślę, że to jest jakaś paranoja, no ale rozumiem, że pan redaktor ma takie informacje na piśmie, czy tam w formie elektronicznej. Ja jutro sprawdzę, czy pan wykonał swoją powinność, a jak nie, to ja wykonam taką powinność, bo to nie jest zabawa, nie bawimy się miastem, dosyć już tego. I każdy z nas, tak jak ja i państwo, odpowiadajcie za swoje słowa. Jeżeli pan ma takie informacje, to rozumiem, że... Bo pan je dostał przed referendum, tak? Tak. To niezwłocznie pan je zaniósł do prokuratury. Nie, ja, wie pan, tylko wtedy oskarżona brudna kampania, więc chciałem uniknąć... Nie, tutaj nie ma elementów brudnej kampanii. Jeżeli ktoś takie informacje panu dostarcza, to pan obowiązkiem jest to wykonać. Rozumiem, że pan tego nie wykonał. Jutro ja zrobię, że tak powiem, odpowiedni ruch, bo tak trzeba zrobić. I proszę nie stwarzać takiej sytuacji o podsłuchach, tak, materiały. Dobrze, ja proszę. Myślę, że już nie widzę więcej zgłaszających się. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim i szanownym mieszkańcom też bardzo dziękuję za wsparcie. Dziękuję bardzo.